Szukasz automatyki do swojej bramy? Wybierz taką, którą zamontuje licencjonowany instalator NICE. Dzięki temu uzyskasz profesjonalny dobór siłownika do twojej bramy, autoryzowany montaż, wiarygodny serwis oraz do 5 lat gwarancji. Zaufaj liderowi rynkowemu. Po prostu NICE. Drużyna Stadionu Śląskiego zgłosiła się do rozgrywek pierwszej wojewódzkiej ligi juniorów młodszych w kategorii B2. W rywalizacji biorą udział drużyny złożone z zawodników urodzonych w 2004 roku. Liga B2 w tym roku jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla zawodników z rocznika 2004. Śląski Związek w tym roku zainicjował taką ligę, taką grupę. I z tego co mi wiadomo, tak naprawdę drużyny mogły się po prostu zapisać do tej ligi, a weryfikacja przyjdzie po prostu po rundzie jesiennej. I wtedy będą znowu tworzone dwie grupy. Chorzowianie zmagania rozpoczęli od trzeciej kolejki, a ich pierwszym rywalem byli rówieśnicy z MKS-u Zaborze. Już pierwsza akcja w tym meczu przyniosła prowadzenie gościom. Znakomitym strzałem popisał się Michał Sibik i Stadion Śląski od czwartej minuty musiał gonić rezultat. Chorzowianie źle jednak weszli w to spotkanie i długo mieli problemy z wykreowaniem okazji do zdobycia gola. Tymczasem przyjezdni szukali swoich okazji na podwyższenie rezultatu ze stałych fragmentów gry. To uderzenie Piotra Waltera nie mogło jednak zrobić krzywdy Piotrowi Miarce. Zdecydowanie groźniej było w 22 minucie. Adam Homa trafił w poprzeczkę, a poprawiający jego uderzenie Przemysław Joszko na szczęście dla miejscowych był na spalonym. 5 minut później w końcu groźnie zaatakowali podopieczni trenera Bartosza Stachowiaka. Piłkę na prawym skrzydle dostał Daniel Wilczkiewicz. Uderzył z narożnika pola karnego lewą nogą. Z trudem obronił ten strzał golkiper gości. Dobitka Mateusza Bałuszka okazała się zaś niecelna. W 28 minucie Zieloni doprowadzili do wyrównania. Najpierw z zapola karnego uderzał Grzegorz Wojt. Poradził sobie z tym strzałem golkiper MKS-u Zaborze, ale to nie był koniec natarcia stadionu. Chwilę później lewą nogą przymierzył Wilczkiewicz i on doprowadził do remisu. Wydawało się, że stadionowcy łapią wiatr w żagle, tym bardziej, że 3 minuty po zdobyciu bramki na 1-1 okazję na trafienie miał Grzegorz Wojt, tylko refleksowi swojego bramkarza przyjezdni zawdzięczali utrzymanie wyniku 1-1. Po chwili piłka zagrana z rzutu wolnego przeleciała wzdłuż bramki rywala, tym razem nikomu z Chorzowian nie udało się dołożyć nogi, by wepchnąć futbolówkę do siatki. I gdy wydawało się, że Chorzowianie są coraz bliżej objęcia prowadzenia, drugi raz w tym meczu przewagę osiągnęli goście, tym razem głową po rzucie wolnym. Do siatki trafił Oliwier Płonka. Wynikiem 2-1 dla MKS-u Zaborze zakończyła się pierwsza odsłona tego spotkania. 2 minuty po zmianie strony Chorzowianie w końcu przeprowadzili w tym meczu naprawdę ładną, składną, wielopodaniową akcję. Na efekt nie trzeba było długo czekać. Do wyrównania na finiszu całego ataku doprowadził Mateusz Warga. I znowu można było mieć nadzieję na to, że to początek ofensywy w wykonaniu ekipy trenera Bartosza Stachowiaka. Szansę na zdobycie bramki na 3-2 miał Patryk Mandla, jemu jednak nie udało się skierować futbolówki między słupki bramki MKS-u Zaborze. W 58 minucie po rzucie wolnym dla stadionu głową niecelnie uderzał Grzegorz Wojt. 5 minut później z piłką w polu karnym rywala znalazł się Maciej Słowik. Zamiast strzelać szukał jednak jeszcze lepiej ustawionych kolegów. W efekcie skończyło się tylko na strachu dla gości. Kilka minut później trzecią bramkę na koncie mogli mieć przyjezdni. Mogli, ale w dobrej sytuacji głową spudłował Oliwier Płonka. W 74 minucie znowu postraszyli miejscowych piłkarze z Zaborza. Tym razem na strzał z narożnika pola karnego zdecydował się Adam Homa, ale na posterunku był Piotr Miarka. 3 minuty później bramkarza stadionu z dystansu sprawdził Oliwier Płonka. Golkiper Chorzowian spokojnie złapał jednak piłkę. W samej końcówce gola za 3 punkty mógł zdobyć Bartosz Mokwiński, ale po rzucie rożnym nie trafił w światło bramki. W swoim pierwszym tej jesieni spotkaniu w Lidze Juniorów Młodszych kategorii B1 Stadion Śląski Chorzów zremisował z MKS-em Zaborze 2-2. Nasza bramka, która została zdobyta w drugiej połowie, to tak naprawdę była chyba pierwsza i ostatnia składna akcja, która zaowocowała bramką, a pozostałe akcje niestety dzisiaj były szarpane. Nie graliśmy w piłkę, tylko kopaliśmy w piłkę. W 100% dostosowaliśmy się do gry przeciwnika, bo przeciwnik też nie prezentował nie wiadomo jakiej piłki, no ale my po prostu zagraliśmy słabo w tym meczu. Szczerze mówiąc nie wiem, w czym tkwił dzisiaj problem, bo cały okres przygotowawczy i sparingi byliśmy zespołem, który gra w piłkę i akurat o to byłem spokojny, a tutaj jestem naprawdę w głębokim szoku, że tak to wyglądało dzisiaj. No bo tak wstępnie już wcześniej powiedziałem, no, to były piłki wybijane, bez konkretnego
jakiegoś tam adresata. Także no, po prostu był to dzisiaj obiektywnie słaby mecz w naszym wykonaniu i ten remis ja traktuję jako porażkę. To jest grupa ludzi, która potrafi grać w piłkę, zwłaszcza zawodnicy w środkowej strefie boiska, którzy lubią się utrzymywać przy piłce, a dzisiaj to po prostu było zaprzeczenie tego, co oni grają na co dzień. Tak więc no, musimy jak najszybciej wrócić na te tory, które wcześniej wyglądało tu dużo lepiej i musimy to poprawić w następnych meczach.